No witam, witam moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale i klocki lepku nam się dzisiaj kłaniają wraz z Transformersami. Aczkolwiek, czy to naprawdę są Transformersy? Cóż, nie, na pewno, bo się bałem, że wiecie. Czekajcie, bo mój pies znowu bawi się butelką. Tak jak mówię, klocuszki. No właśnie, lepku? Czy GS? Ach, te firmy, jest pierwszy raz spotkałem się z takim przypadkiem, że zupełnie coś innego jest z przodu, zupełnie coś innego jest z tyłu. Ach, te Chińczyki z przepracowania i chemikaliów chyba, które wtwarzają w te klocki. Sami widzicie, co się dzieje. Natomiast jest to Autobot Drift, czyli Autobot imieniem Drift. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, cena dwa razy naklejona, zupełnie w ogóle inaczej. Żeby nie było inna cena, więc pewnie szło to przez jeden sklep, się nie sprzedało, poszło drugiego. To przypuszczalnie naklejka zabezpieczająca przed kradzieżą. Jakby ktoś kiedyś coś chciał takiego ukraść. No wiadomo, różnie bywa, ale czekajcie, bo tu wam próbuję jeszcze zedrzeć to, a nie zedrzę wam tego ładnie. Przyjrzyjmy się jeszcze innym ewentualnościom, tak, jeżeli chodzi o Transformersy. Dobra, nie przedłużajmy, mnie strasznie ta jego stożkogłowość interesuje, ta jego kula, w którą się zmienia i to coś na ręce. Nie oszukujmy się, takich systemów raczej w LEGO nie ma, więc... A, patrzcie, zakleili. Jak też solidne, solidnie właśnie tu misternie wręcz zaklejone grubą taśmą, nawet cienką, bez nożyczek się nie obejrzy. Mamy już nożyczki, więc... ale to akurat widać na wideo, więc próbujemy to rozciąć, bez rozcinania sobie rączek. No, chyba się nie uda. Dobra, nie udało się w miarę. Sprawdzamy, kochanieńcy, co nam się kryje tajemniczego w środku. Jest ależ tandetna folia, taka cieniutka, może jakaś nieskrajnie, ale dziwna, no w LEGO się takie, w klockach się w ogóle takie coś nie zdarza. No co nas natomiast zaskakuje, mamy w środku karty, wow, i to jest fajne, to jest miłe, ponieważ na opakowaniu nie ma nic o kartach, więc jako gratis je traktujemy, jako fajny gratis. Cóż, oczywiście nie zachęci nas to, żebyśmy zebrali całą serię i mieli całą talię kart, no ale jest to zawsze miły bonus do... No, zobaczymy jeszcze jakich klocków, tak. Karty, trzy karty w środku mamy, jedną właśnie z naszym tu bohaterem. Pewnie zasada dokładnie ta sama, gdzie wszędzie. Wiemy już, że jest 24 karty. Tutaj jest takim śmiesznym typkiem, który nazywa się... Nie, a to jest SP, jakieś dziwne. Dobra, i tu z trzecim takim typerkiem. Dobra, sprawdźmy jednak jak same klocuszki. Ja rozetnę, ponieważ to jest taka folia, że my jej chyba tak nie... Czekajcie, a spróbujemy, nie? Ale ciężko, bo ciężko, ale poszło. Ciężko, chociaż wbrew pozorom mówię, folia leciutka, ale dobra, nie traćmy czasu. Standard, jaki od dawna był, natomiast tu się znów potwierdza, że są to klocki lepku. Wow, przynajmniej wiemy, z czym mamy już do czynienia, tak? Collect them all, no nie namówicie mnie. World minifigures, czyli już się Hard Series, Lao, Bao, Kwan. Ja pytanie, czy Hard Series to jest, to wiecie, że jakby to jednak nie było lepku, to jest inna firma czy coś. Ewentualnie, czy to jest taki unikatowy napis, wiecie, że pasowało do wszystkich, tak? Że czy damy do Transformersa, czy damy do komandosów jakieś, zawsze pasuje Collect them all, Hard Series, Lao, Bao, Kwan. No to jest pytanie, co w ogóle znaczy Lao, Bao, Kwan. Hercy. No nieważne, tak czy siak, jest podstawka, to jest miłe. Jest też faktycznie ten element i przyjrzyjmy się, on faktycznie jest złoty. On faktycznie jest pozłacany. Jest tak piękny, że prawie moja facjata się tu w nim odbija. No ciekawe, ciekawe, stożko głowy przypominający nabój. No i tu z tyłu coś takiego śpiesznego. Sam hipeczek. Czekajcie, musimy przytwierdzić mu oczywiście rączki, bo w tej wersji, a czy nie w tej wersji, po prostu, bo wiecie, czasem w podróbkach są rączki, bardzo łatwo weszło, aż podejrzanie, boję się, że to za łatwo nie wypadnie. Tu weszło drugie, rączka jedna, wchodzi, weszła, rączka druga, wchodzi mi, cyk, 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 cyk. I teraz to, o co się boję najbardziej, o, dwa fajne gnaty ma, to, o co się boję najbardziej, wygląda, że da radę i da radę. Da radę, wątpiłem w ten element, dało radę, bez problemu dało radę się to wszczepić. No i jestem pod wrażeniem w takim razie. Spójrzcie, pod wrażeniem jestem, to się faktycznie trzyma tylko tu na dole, ale się trzyma. Przyjmijmy się więc tak samemu nadrukowi, samemu no, robotowi Transformers. Buzia, czy muszę komentować ten nadruk?
krzywo nadrukowane, krzywo narysowane. No, nie można powiedzieć, że ten samochód nie był bity, bo był ewidentnie i to nie raz, i to nie tylko w szkole, był bity. Troszkę lepiej prezentuje się ten torsik, to faktycznie, torsik prezentuje się lepiej, jest ładnie nadrukowany, no i co jest szok, nóżki zadrukowane. Brzydko, bo brzydko, ale są. Tył absolutnie bez nadruczku. Dodatkowo ma on ten swój hełm, który... Aż miałem powiedzieć, nie wchodzi, ale wchodzi i to wchodzi tak, że już schodzi z głową i to wchodzi tak, że... No dobra, udało się poprawić. No już nie, już szedł na głowę i już główki nie zmienimy, więc... fajnie przypomina to nabój, nie powiem. Znaczy, look ma całkiem niezły ten kloc. Dodatkowo jakość... Nie wiem, do czego to porównać, ale jest okej, okay, jest lepiej niż te minionki ostatnio. Nie, jakoś jest jak najbardziej, jest okej, okay. Tutaj się nie ma czego rypać. Te skrzydła faktycznie, przy czym, no wiecie, wygląda to zabawnie, no, taki typ chodzący z tak skrzydłami, no na co to komu potrzebne i tak dalej, nie wiedzieć. W żaden sposób, chociaż tu trochę przypomina samolot, możemy się tak pobawić. No nie powiem, konstrukt całkiem ciekawy, naprawdę. Te klocki dziwo się trzymają. Przypuszczam, że do Lego tak samo pakowałoby. Ej, aż się dziwię, że w jakiś sposób Lego na to jeszcze nie wpadłoby robić takie ręczne lotnie czy coś. Jak on pasuje nam do studów? Czy pasuje nam do studów? Właściwie powinienem zapytać. Do swoich studów, no właśnie, kochani. Tu jest trochę problem, bo do studów on wejdzie, ale z lekkim, właściwie ciężkim troszkę wszczepianiem i jak już szczepimy go, to widzicie, co się dzieje. Musimy go chycić, no, nie przymierzając tutaj, o. Trzyma się bardzo mocno studów, czego się trochę boję, że aż za mocno. Kiedyś będzie taki film z większym testem, co, jak i gdzie, no o, właśnie, o tym mówię. Natomiast ten tors, ale strasznie się ciężko, naprawdę chyba, nie wiem, no nawet to ostatnie Playtime się tak ciężko nie odklejało od siebie, jak te jego gacie od tego. Natomiast to spokojnie, no to nie jest tak, że jakoś, no widzę, no chodzi łatwo, ale też nie skrajnie łatwo. Rączki chodzą okej, okay. Dłonie chodzą, a widzicie, dłonie teraz nie chodzą, jak mamy skrzydło zaczepione, tak jest, skrzydło blokuje, nie, tak, dłonie się ruszają, chociaż ciężko i chyba się troszkę wykręcają. Oż i wypadła rączka, a żeś chłopie miał taką szansę, a na dobrą ocenę, a tu niestety tracisz ją z każdą sekundą. Bądźmy szczerzy, łapki jak nimi kręcimy, to sami widzieliście, tak chodzą ciężko, że aż wypadła mu cała tutaj rękę, kręcąc dłonią. Jest taki trochę przykład, trochę jak ostatnimi laty Lego, mianowicie ładnie wygląda na półce, jest okej, okay, ale w momencie, gdy zaczynam się bawić, no... No nie do końca, nie do końca, nie do końca, to wtedy hula, tak? No ale dobrze, no cóż zrobić, mówię, dłoniami też nie pokręcimy w tym momencie, bo to jest tak, aj, a szkoda. Ma on dwa fajne pistolety, które na pewno mogą nam się przydać poza tym światem tutaj podróbkowym. Spójrzcie, tu ma taki pistolecik jeden, no całkiem ciekawe. No i tu już stricte podróbkę Lego, tak, Star Wars w szczególności, więc ta broń jest, no, niepodważalnie fajna. No i cóż, kolejny zestaw trochę zmarnotrawił swoją... O tym mówię! Kolejny zestaw... A żeś chłopie wszystko zepsuł na koniec. No jak widzicie, kurczę, na początku... I nie wiem, czy to ma teraz taki związek trochę, kurczę, z tym, że im dłużej się nim bawisz, tym większa szansa, że coś takiego się będzie działo. Czy... No bo wiecie, to wchodzi luźno i luźno też wypada. Szkoda, 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 bo ocena mogła być dobra. Tymczasem to, że tu musimy naprawdę całe siły włożyć, by go wszczepić, tak samo go siądzie, wychodzi bez gaci, że te elementy jak od siebie odpadają, głowa tak samo chyciła się pocisku, wielka szkoda, bo bez tego ocena mogła być naprawdę dobra, naprawdę solidna, mogła być to ósemka, nawet bym powiedział, pomijając fakt nadruku na twarzy, natomiast no nie jest, kochańcy. Transformersy z lepku, nie mogę dać wyższej oceny niż 6 na 10, przez tą rozpadywalność chipka. Nie jest tak, że uniemożliwia zabawę, ale przy intensywnej zabawie może po prostu być ciężko. 6 na 10, i tak nie jest źle, i tak nie jest źle. Także ten Transformers taką oceną otrzymuje. Tak myślałem, że będzie gorzej, naprawdę myślałem, że to będzie taka padaka, że dajcie spokój. A tymczasem nie jest aż tak tragicznie źle. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Widzimy się wkrótce w kolejnych. Oglądajcie też oczywiście inne moje filmiki na innych kanałach. Na growym się dzieje ostatnio chyba najwięcej. Chociaż samolotów nie ma. Są samoloty? Nie ma samolotów, jak ten Transformers. Transformersów też nie ma, bo im ma gry Lego Transformers. Oglądajcie. Bye!